wszystkim, punkt 7. Jest raczej film, który spodziewaliście się nie ujrzeć sytuację. Albo może nie też sytuację, w której oczekujecie, że będę grywał film, wrzucał filmy. Ale cóż, miałem kilka, chciałem się na duszę kilka słów do powiedzenia. Więc stwierdziłem, że spróbuję ująć się w jakiś taki vlogowy format, kiedy jadę sobie samochodem. Jak was to nie interesuje, no cóż, trudno. Dajcie temu filmowi szansę, jeżeli wam się nie spodoba format, albo to, co mówię, no cóż, opiszcie to w komentarzu. A póki co zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, przejdźmy do tematu. To, co o czym chciałem powiedzieć, to to, że jakoś od około roku jestem właścicielem samochodu i uważam, że to była jedna z najlepszych moich decyzji w życiu, żeby kupić własny samochód. Może wam trochę o tym poopowiadam, może coś stwierdzicie, że podobnie możecie się czuć w tym temacie, może zmienię kogoś opinię. No cóż, zobaczymy. Słowem wstępu, jak większość milenialsów z mojego rocznika, zrobiłem prawko w liceum, zaraz po zrobieniu 18. Nie powiem, żeby to było bezproblemowe. W moim przypadku, za pierwszym razem oblałem za wymuszenie pierwszeństwa. Ale za drugim razem już poszło gładko. Co nie oznacza, że uważałem się, że potrafię jeździć po zdaniu tego prawka. Wręcz przeciwnie. Zaraz po zdaniu prawka nadal bałem się jeździć samochodem. To jest chyba największy grzech w prowadzeniu samochodu. Bać się jeździć. Za każdym razem, jak wsiadałem do samochodu, czułem taki strach, emocje. Żeby pewnie powiedzieć, przerażenie. A coś, co najbardziej by mnie stresowało, to pożyczenie od kogoś samochodu. Zawsze bałem się, że on uszkodzę, spowoduje wypadek. Nie chciałem po prostu brać na siebie ryzyka czy robić się odpowiedzialności, że zepsuję czyjąś własność. I zaraz po zdaniu prawka w sumie nie miałem własnego samochodu. Czasami jeździłem samochodami rodziców, jak to się zdarza. Dzieci zdają prawko, żeby zacząć wozić rodziców po imprezach rodzinnych. Czasami mi się też zdarzało do szkoły jeździć samochodem, ponieważ w piątek, powiedzmy, miałem lekcję tak, że nie pasował mi żaden autobus, a akurat tato nie miał pracy w piątek, więc jemu pasowało mi pożyczyć samochód, mi też pasowało wtedy podjechać. Ale generalnie za dużo nie jeździłem w moim życiu samochodem. To jeszcze bardziej się zmieniło, kiedy wyjechałem na studia do Warszawy. Wtedy kompletnie już stwierdziłem, że mi samochód nie jest potrzebny, ponieważ wszystko, czego potrzebowałem w zakresie transportu, to załatwiał transport miejski, ewentualnie PKP polski. I generalnie to nie jest złe założenie. Większość ludzi, która studiuje w Warszawie czy mieszka, również nie potrzebuje samochodu, jeżeli są w stanie obyć się tramwajami bądź autobusami. Moje założenia trochę się zmieniły, coraz bardziej zacząłem się przekonywać do opcji kupienia samochodu, kiedy tak już zacząłem dorastać, stwierdziłem, że jednak posiadanie samochodu to taka dorosła rzecz. Że każdy dorosły człowiek jednak powinien mieć samochód. To jest taka doza odpowiedzialności i wolności, która, powiedziałbym, charakteryzowałaby pełnosprawnego dorosłego człowieka. Poza tym zacząłem się troszkę też interesować motoryzacją. Oczywiście YouTube w tym pomógł. Zacząłem mnie trochę interesować samochody i tak dalej. No i rzecz, która przebrała miarka, to była pandemia koronawirusa. Wtedy stwierdziłem, że już skończyło się wesołe jeżdżenie transportem publicznym. Stwierdziłem, że to stało się zbyt niebezpieczne. Poza tym wizja nadchodzącej inflacji powiedziała mi, że jednak dobrze by było kupić samochód teraz, zanim one jakoś strasznie podrożeją. No i to zrobiłem mniej więcej rok temu.
kupiłem ten słodziutki samochodzik Toyota Auris. Kupno własnego samochodu wyeliminowało jeden ze strachów, jaki miałem w jeżdżeniu samochodem, to znaczy, że komuś zepsuje coś. Jeszcze mi, jeżeli komuś coś zepsuje, to czułbym się z tym dużo gorzej, niż gdybym zepsuł coś swojego. Jeżeli zepsuję coś swojego, to ja za to odpowiadam, no najwyżej zapłacę i tak dalej. Dużo bardziej źle i gorzej bym się czuł, gdybym zepsuł coś, co należy do kogoś. Więc to jakby wyeliminował jeden ze strachów w prowadzeniu samochodem. A poza tym Toyotka to naprawdę milutki samochodzik. Kiedy kupiłem, zacząłem pierwszy jeździć troszkę po mieście, troszkę czasami dłuższe trasy, to po prostu ona mnie tak uspokaja. Już nie czułem za bardzo takiego stresu. Po prostu wsiadam do Toyotki, ruszam. Ona jest taka milusia, spokojna i po prostu wszystko mówi, nie ma się co śpieszyć, będzie dobrze. Może to zaleta samochodu, a może po prostu przekonałem się dlatego, że zacząłem więcej jeździć. W każdym razie to też mnie tak jakby uspokoiło. A kiedy znika stres, to zaczyna się pojawiać przyjemność. I wierzcie mi, jazda samochodem sprawia naprawdę dużo przyjemności. Przecież to sobie wsiadasz, jedziesz, nie wiem, jeżeli ktoś lubi gry symulatorskie, jak nie wiem, na przykład ja bardzo lubiłem grać w Eurotrucka symulatora, to powiedziałbym, że jazda samochodem po trasach szybkiego ruchu to bardzo porównywalne doświadczenie, tylko jeszcze dużo bardziej przyjemne, bo o ile w grze musisz kupować masę sprzętu, która będzie symulować działanie prawdziwego samochodu, to tutaj to masz wszystko naprawdę i naprawdę masz 100% autentyczne odczucie. Mimo iż na początku bardzo się bałem jazdy samochodem i ona bardzo mnie stresowała, to po kupnie własnego samochodu sama jazda stała się dla mnie bardzo przyjemna. A to mówię już tylko o samej jeździe, a przecież samochód ma dużo, dużo innych również zalet. Kupno samochodu sprawiło, że stałem się dużo bardziej wolnym człowiekiem niż kupno jakiegokolwiek innego środka transportu, jak na przykład roweru czy motoru. Rower i motor mają duże ograniczenia, samochód prawie nie ma żadnych ograniczeń. Po prostu wsiadasz i jedziesz, nie interesuje cię, gdzie chcesz dojechać, nie interesuje cię za bardzo, jak daleko masz tam jechać. Nie interesuje cię pogoda, więc wsiadasz, jedziesz, gdziekolwiek zechcesz. Możesz zabrać ze sobą, no, w ograniczeniu do pojemności samochodu, ale naprawdę duży bagaż w porównaniu, nie wiem, do jazdy autobusem czy rowerem. Więc, no, jeszcze możesz zabrać ze sobą kogokolwiek zechcesz, tak, do czterech osób. No, do tego dochodzą jeszcze trochę mniej oczywiste przyjemności. Jak na przykład, kiedy jedziesz odwiedzić rodziców, to nie jesteś ograniczony przez to, na który pociąg musisz zdążyć i jak rodzicom pasuje, żeby cię odwieźć. Bardzo też polubiłem moje cotygodniowe jazdy na duże zakupy do supermarketu, tak jak na przykład teraz wracam z jednej. Albo na przykład jak jedziesz z kimś na imprezę do znajomych, to już nie musisz się tak cichaczem innych pytać, o której wracamy, bo to ty zaczynasz mówić, o której wracacie. No i masz jeszcze wymówkę, żeby nie pić wódki na weselu. Poza tym, co o tym wspomniałem, to zdolność prowadzenia i posiadanie własnego samochodu również dobrze wpływa na samoocenę. To jest taka zdolność, no powiedziałbym, dosyć męska,
A poza tym to jest coś, co może się przydać w każdej sytuacji życiowej i jest bardzo cenne. Ja na przykład nigdy nie uważałem się za osobę jakoś bardzo poradną życiowo. A na przykład za każdym razem teraz, kiedy słyszę historię kogoś, to komu się nie powiodło w życiu, część z jego wymówek to jest to, że na przykład nie mógł zdobyć pracy, bo nie umiał prowadzić samochodu, bo coś tam, to zawsze wtedy wchodzi mi coś takiego. Cóż, może ja nie uważam się za najlepszego, ale przynajmniej potrafię prowadzić samochód, więc to również bardzo pozytywnie wpływa na samoocenę. Więc podsumowawszy może, co miałem Wam do powiedzenia w moich przemyśleniach. Jeżeli jesteście osobą, tak jak ja kiedyś, która uważa, że samochód Wam nie jest potrzebny i nie czujecie się dobrze z jazdą samochodem i go nie potrzebujecie, to miejcie też otwarte poglądy na to, że może kiedyś jednak dojdziecie do tej sytuacji, że jednak kupicie sobie ten samochód. Nie wiem, czy z potrzeby jakiejś wyższej, czy z chęci pokonania pewnych swoich własnych słabości. Ale w moim Wam przypadku mogę Wam powiedzieć, że mimo iż na początku czułem takie właśnie opory przed kupnem samochodu, kiedy już w końcu go kupiłem i zacząłem nim jeździć, to te opory już znikły. Jestem w 100% zadowolony z tego, że w końcu się przemogłem, że kupiłem samochód, zacząłem nim jeździć. Okazało się, że to nie jest wcale aż takie straszne, jak wcześniej myślałem. I potrafi być bardzo przyjemne i bardzo użyteczne. Więc to tyle, co miałbym Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że moimi przemyśleniami trafiłem do kogoś, kto może mieć podobne uczucia i podobne myśli. No i że ciekawie się słuchało tego, co miałem do powiedzenia. Więc dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Hej!